Ciuchciu, patrz, ktoś do nas przyszedł. Dobra, Dundersztyc, co wiesz o robomrówkach na piknikach i bandzie cyborgów? Mrówki na piknikach? To jest, rozumiem, pytanie retoryczne. Nie bądź taki przemądrzały. To ty stoisz za atakiem w parku. No gadaj! Coże, że niby ja tu cały czas siedzę z Ciuchcią. Prawda, moja Ciuchciu? Tak, tak, widzisz? Ciuchcia da mi alibi. Przestań łgać, po parku walają się duśko pod zespoły. Ale to nie ja. Za to jest przecież jeszcze ktoś nazwiskiem Dundersztyc. Vanessa, wiedziałam! Nie Vanessa. Ona jest w liceum i w ogóle nie przejawia talentu do czynienia zła. Jako ojciec jestem rozczarowany. Mam na myśli kogoś innego nazwiskiem Dundersztyc. Charlene! Pam, pam, pam! A kto to taki? Charlene Dundersztyc, moja była żona. Zdaje się, że się nie znacie, a to niszczy cały dramatyzm tego odkrycia. Ale to ona. No i to jest tak fajne, jak tłuczenie kamieni w kamieniołomie! Przenieśliśmy Dundersztyca do pokoju przesłuchań, by Fredka Flynn mogła go należycie przesłuchać. Czy ona by na pewno nas nie widzi? To lustro weneckie, sam zobacz. Wiecie, że widzę to wszystko? W takim razie może tylko nas nie słyszy. Słyszę każde słowo. To może ja po prostu nie wiem, jak działa to całe lustro. Uwaga! O, dobra. To dopiero obciach. Dobra, wystarczy tego, piękniusiu. Od 2 miesięcy nie widziałem lustra. Włosy zawsze mi tak stercą? Zaparkuj wagony na tym krześle. Ciuchcia to nie są wagony, to lokomotywa. Dość, mądralo. Wiesz, po co tu jestem, więc współpracuj, bo są gorsze rzeczy niż siedzenie w zimnej, zatęchłej celi z ciuchcią pod pachą. Niby jakie? Niby siedzenie w zimnej, zatęchłej celi bez ciuchci pod pachą. Tego nie zrobisz. Sprawdzisz? Powiem wszystko! Opowiedz o swojej byłej żonie. Co chcesz wiedzieć? Gdzie ma kryjówkę? Wiedź! Apartament w samym centrum. Trudno go przeoczyć. Na szczycie jest ogromny, jaskrawo świecący napis Charlene. Jak tam wejść? Przy drzwiach jest szczegółowy analizator identyfikujący. Puszcza tylko Dundersztyców. Całe szczęście, że mamy Dundersztyca. Tak. A, chodzi o mnie, tak? Doktorze Baldzit! Wróciliśmy i wrócił Pepe. To doskonale! Chyba już wiem, jak na powrót uruchomić tę ogromną mrówkę. Świetnie. Wszystko zgodnie z planem? Cześć. Gdzie trzymać się sztuczce? O! A on tu po co? Spokojnie. To nadal więzień. Wpuści nas do apartamentu Charlene. Jej, fajnie skuty. On sam o to poprosił. Przez tę maskę mam straszniejszy głos. No, posłuchajcie. Fasolka. Fasolka. Dobra, starczy. A gdzie jest Fer? O, on na pewno zaraz. Nie mamy czasu na czekanie. Trzeba jechać do Charlene. Finasz, Pepe, chodźcie. Fasolka!